Tu tradycja się zaczyna i tu się kończy. Wszystko to, co po polonezie ze szkolną zabawą sprzed choćby dekady ma niewiele wspólnego. Każdy ma prawo poczuć trochę tego luksusu i myślę, że to nie jest jakieś nie wiadomo jakie wydziwiane. Luksus jest teraz w modzie, to widać. Zresztą widać znacznie więcej niż luksus. O tym, co jest modne w tym sezonie studniówkowym, zainteresowani potrafią mówić długo. Kolczyki duże, ponieważ włosy są do tyłu spięte, dlatego też kolczyki miały być wyraziste, nie ma żadnych wisiorków. Aż tak dużo czasu nie mamy. I rękawiczki, żeby było seksownie. Można popaść w kompleksy, z niewiedzy. Na szczęście z pomocą przychodzi internet. Udana studniówka to portal, na którym można zapytać choćby o makijaż. Dla chłopaka oczywiście. Mój partner był na makijażu, ale miał zrobione tak, że nikt się nie poznał. Co za absurd, po co faceci mają się malować na studniówkę? Przecież to nie jest wesele czy ślub. Jeżeli chłopak nie ma idealnej cery, a też chce się zaprezentować jak najlepiej, to lekki makijaż, by wyrównać koloryt cery, nie zaszkodzi. Oni też chcą się czuć tego dnia wyjątkowo. Problemem może być też diadem, a raczej to, czy warto go założyć. Co myślicie o tym, żeby założyć delikatny diadem na studniówkę? Jestem na tak. Sama najprawdopodobniej założę diadem. Ja nie polecam. Będziecie wyglądać sztucznie. Portal powstał 7 miesięcy temu i robi furorę. Forum studniówkowe, komis, możliwość znalezienia partnera na studniówkę, co ciekawe. Szukam partnera to najczęściej odwiedzana część serwisu. Urok naszej redakcyjnej koleżanki pozwoli nam w realu spotkać się z Łukaszem. Pisze o sobie Joli Garçon, czyli ładny chłopak. Łukasz proponuje swoje ramię samotnym maturzystkom. Za 100 zł za godzinę w pakiecie z ramieniem proponuje także luksusowe auto, którym zawiezie maturzystkę na bal. Zaoferowałem się, podsunę krzesło, zaproszę do tańca, odwieszę płaszcz, takie właśnie tego typu sprawy. Dziś studniówka musi być z przytupem. Taksówką na studniówkę już się nie jeździ. Za kilkaset złotych można wynająć limuzynę albo bibobus. Tu zabawa zaczyna się jeszcze przed studniówką. After party przed studniówką jest naprawdę super. I pomyśleć, że kiedyś chodziło po prostu o poloneza? Robert Mojsak, wydarzenia.